polski strój narodowy, tak jak wspominaliśmy męski, wykształcił się pod koniec XVI wieku w formie pierwotnie kaftana, żupana. Tutaj widzimy te rękawy ubioru z wzorzystej tkaniny oraz reprezentacyjnego okrycia deli. Delia miała duży futrzany kołnierz, rozcięte i długie rękawy zwisające do ziemi i jej wczesne formy, tak jak widzimy tutaj, były dopasowane w stanie i dołem rozszerzone, rozkloszowane. Zapinana tutaj jest tylko u góry na szereg metalowych guzów. Ta forma deli także podlegała zmianom mody i Mikołaj Rej na przykład opisywał zmienność Polaków, jeśli chodzi o upodobania w tym względzie. Piękna była delia długa, godnie się wyglądało w niej siedząc w siodle i świetna była krótka, bo wygodna i kołnierz wielki miał swoje zalety i mały podobnie. Także ten strój polski w swoim pierwszym okresie był dosyć zróżnicowany, jeśli chodzi o formę tych podstawowych elementów. Noszono też okrycia mniej wspaniałe i tutaj te dwa bardzo ciekawe portrety pokazują bekieszę, czyli taką wierzchnie okrycie obszyte futrem, zapinane na pętlice. To jest bardzo charakterystyczny element stroju polskiego, który pojawił się już w XV wieku pod wpływem wschodnim. Bekiesza miała zapięcia z takich taśm pasmanteryjnych, zwanych podszebami. I te właśnie pętlicowe zapięcia, które przywędrowały do Polski ze wschodu, a także za pośrednictwem Węgier, stały się rozpoznawalnym znakiem polskiego ubioru. Znamy na przykład portrety Elżbiety Królowej Anglii w sukni z takim zapięciem pętlicowym, która jest znana jako suknia w stylu polskim. Ciekawa jest też koszula do stroju polskiego, bo ona była krojona inaczej niż koszule do ubiorów zachodnich, które miały ozdobne wykończenie szyi, natomiast polska koszula miała taki bardzo wąziutki kołnierzyk, który ledwie pokazywał się z nad górnego brzegu żupana i często spinano ją taką okrągłą, ozdobną spinką. Przez to, że tak niewiele tej koszuli było widać, to w pewnych relacjach zachodnich obserwatorów spotykamy takie zdanie, że Polacy w ogóle koszul nie nosili, ale to nieprawda. Garderoby szlacheckie były w koszule dobrze zaopatrzone. Innym takim okryciem szlachcica była kiereja, w odróżnieniu od deli pozbawiona tego dużego futrzanego kołnierza. Charakterystycznym elementem stroju polskiego była także czapka z futrzaną opuszką. Tu widzimy jeszcze jeden taki ciekawy detal. Kiedy myślimy o jedwabnym pasie, w świetnym, wspaniałym elemencie stroju polskiego, to kojarzymy go z pasem kontuszowym. Natomiast zwyczaj opasywania jedwabnym, tkanym pasem dotyczył początkowo żupana. I tutaj właśnie widzimy, że opasany jest żupan. Pod tym pasem z tkaniny kryje się metalowy pas, do którego na rabciach przyczepiona jest pochwa na szablę. Rozmaitość strojów noszonych w Polsce w tym czasie pokazuje także ten portret z początków XVII wieku przedstawiający mężczyznę w stroju według zachodnioeuropejskiej mody renesansowej. I tutaj widzimy jej charakterystyczne cechy. To na przykład, że akcentowała taką szeroką klatkę piersiową, prawda? Takie pewność siebie, masywność postaci. Okrycie, które ma tu narzucone na ramiona Jerzy Mniszech, to tak zwana czamara. Ta nazwa powróci później w XIX wieku, w XVIII i XIX wieku w polskiej modzie, ale właśnie z tym typem renesansowego okrycia nie będzie miała nic wspólnego. trzymane w dłoniach rękawiczki to symbol wysokiego statusu społecznego. Rękawiczki pojawiły się w XVI wieku jako modny dodatek pod wpływem eleganckich dworów włoskich. Na przełomie XVI i XVII wieku w Polsce współistniały mody rodzime i moda zachodnia. Wybór stroju był wyrazem upodobań, a zarazem afiliacji politycznych. Ten piękny medal, który ma na piersiach Jerzy Mniszech, przedstawia podobiznę króla Zygmunta III Wazy, znanego z tego, że stroju polskiego nie nosił, tylko także w życiu codziennym faworyzował ubiór zachodni. Początkowo strój polski w tej uroczystej wersji składał się z żupana i deli, ale w latach 30. XVII wieku pojawiło się inne okrycie, które tę delię wyparło. I to kontusz stał się symbolem polskiego stroju narodowego w jego wersji uroczystej. Podobnie jak spodni kaftan, czyli żupan, tak i kontusz był ubiorem pochodzenia wschodniego, ale zmodyfikowanym przez Polaków zgodnie z osiągnięciami i umiejętnościami zachodniego krawiectwa. Charakterystyczną cechą kontusza, choć nie od początku, były rozcięte rękawy zwane wylotami albo łapciami. Czyli kontusz można było ubrać w ten sposób, że wkładało się ręce w rękawy, albo można było te rękawy odrzucić do tyłu. I to, co czynił właściciel z rękawami kontusza, było wyrazem jego stosunku do sytuacji, ponieważ przy okazjach uroczystych właśnie nie ubierano rękawów na ręce, tylko odrzucano je do tyłu. I w ten sposób stoi tutaj Kazimierz Aleksander Ossoliński na tym reprezentacyjnym, uroczystym portrecie, mając właśnie rękawy kontusza odrzucone do tyłu. I widzimy tutaj podszewkę tego właśnie wylotu, która jest w takim samym kolorze, jak noszony pod spodem żupan. Ponieważ w odróżnieniu od deli kontusz nie miał żadnych rozcięć z boków, które umożliwiałyby sięgnięcie do broni, więc pas metalowy z przyczepionymi doń rabciami szabli, a także tkany pas zaczęto nosić na kontuszu i w ten sposób pojawił się pas kontuszowy. Ciekawe jest to, że kontusz, podobnie jak ubiory wschodnie, nosiło się z prawą połą zachodzącą na lewą, czyli nie tak jak w ubiorach męskich współczesnych, tylko tak jak w ubiorach kobiecych. Wspaniałość sarmackich strojów zdumiewała obserwatorów uroczystości dworskich dawnej Rzeczpospolitej, a także wspaniałych wjazdów polskich poselstw wysłanych do zagranicznych stolic. Najsławniejszym wydarzeniem tego rodzaju był uroczysty wjazd Jerzego Ossolińskiego, wysłanego z poselstwem do Rzymu, do papieża Urbana przez króla Władysława IV. Legenda tego wspaniałego wjazdu żyła przez stulecia, nie tylko przedstawiana w opisach i obrazach z epoki, ale także sto kilkadziesiąt lat później przez Canaletto we wspaniałym obrazie wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu. Ta pyszna sceneria jest właściwie anachroniczna, ponieważ kościoły na placu Santa Maria del Popolo jeszcze wtedy w Rzymie nie stały, kiedy Ossoliński doń wjeżdżał. Legenda wjazdu podkreślała wspaniałość nie tylko strojów, ale także końskiego oporządzenia. Do tego stopnia, że co Canaletto uwidocznił na obrazie, wierzchowiec Ossolińskiego miał złote podkowy i te podkowy gubił ku radości gawieci. W tym czasie modne były maskarady na rozmaitych dworach panujących i wiemy, że podczas tych maskarad przebierano się chętnie za mieszkańców różnych egzotycznych krain, innych kontynentów, krain wschodu, i częste były relacje takie, że ktoś wystąpił przebrany w strój turecki albo polski, czyli utożsamiano ubiór Polski ze strojami orientalnymi, a nie z Europą Zachodnią. Właśnie w XVIII wieku, który był rozdarty między dwa sprzeczne impulsy, rywalizujące ze sobą. Tę modę dworską, modę rogówek, czyli tych szerokich takich stelaży pod spódnicę, bardzo wysokich fryzur, sztywnych gorsetów. A drugim impulsem były takie wygodne stroje negliżowe, domowe, prywatne. To nie znaczy, że one były niedopracowane, że to było tak, jak pani wstała z łóżka i właśnie wrzuciła na siebie podomkę i tak wyszła do gości. Nie. Ona się w ten negliż, czyli suknię poranną, starannie ubierała. I tak, kiedy spojrzymy na panią z Poniatowskich-Branicką, to jej ta poranna suknia, negliż, jest ubiorem z cienkiej, bawełnianej, białej tkaniny, która była wtedy bardzo kosztowna, to wcale nie było tańsze niż jedwab francuski. Ma też wszystkie modne szczegóły. I tutaj na przykład jest ten środek sukni, dekoltu, wypełniony kokardami z jedwabnej wstążki. To się nazywało echelle, taka ozdoba przodu. Ma na szyi taką opaskę, która się nazywała kolaretą albo bindą. Ma perłowe bransolety noszone parami, tak jak było modne. Pod nią, jak widać, nie ma żadnej rogówki, nie ma żadnego stelaża, ona siedzi, prawda? I widzimy, jak pod tą miękką suknią rysują się jej kolana. Także pod spodem prawdopodobnie nie ma tego bardzo sztywnego, takiego XVIII-wiecznego gorsetu, tylko jest nieco miększy taki gorsecik albo staniczek. I ona tutaj siedzi, prawda, w parku, przedstawiona w taki sposób elegancki, ale intymny. To jest strój, w którym wypadało przyjąć gości przed południem. To dopiero na wyjście z domu przebierało się w coś takiego, co się nazywało półstrojem, a najbardziej oficjalny to był strój. Także mamy właśnie te trzy jakby takie stopnie formalności: negliż, półstrój i strój. A tu mamy przykład tego, co wypadało włożyć w dzień, wychodząc z domu, czyli ten drugi stopień formalności, półstrój, w wersji męskiej, inspirowanej modą angielską, strojem angielskiego dżentelmena, czyli ubiorem dziennym, eleganckiego mężczyzny jest strój do konnej jazdy. Także wypada się też pokazać w wysokich butach skórzanych, prawda, w wełnianym, wysoko wyciętym fraku, właśnie przeznaczonym do konnej jazdy, ale tutaj mówi nam kształt, krój tego ubioru, że jest to strój do konnej jazdy, ale nie po ostępach leśnych własnej wiejskiej rezydencji, tylko do jazdy konnej w mieście. On ma jakby ciut bardziej formalny charakter niż takie ubiory z zaokrąglonymi połami, które właśnie ubierało się w już najbardziej nieoficjalne godziny na poranną przejażdżkę, ale taką w prywatnych włościach. Ciekawie jest też pomyśleć o tym, że to był ten krótki okres, kiedy spodnie męskie mogły być bardzo obcisłe i no, ukazywać walory pana. Jest w tym portrecie taki gest obrotu, prawda, jakby wykonywanego całością ciała. Można się tego tutaj dopatrzyć, a wynika on z rodzaju ubioru, bo to się tylko wydaje, że ten ubiór jest taki całkowicie niekrępujący. Szelki, które noszono pod kamizelką, nie miały gumek, tylko miały metalowe sprężynki, które no, zapewniały naciągnięcie tych szelek. I wywierały one dosyć bolesny ucisk na bark i ramiona. a szyja, zgodnie z wymogami elegancji, obwiązana była białą chustką, krawatem, no, zawiązaną z taką pozorną nonszalancją, ale to była bardzo duża umiejętność właśnie odpowiedniego zawiązania krawata i on jest jakby opasany tą chustką bardzo wysoko, tak prawie pod uszy, więc proszę sobie wyobrazić, że tak tu ciśnie na ramiona, krawat z kołnierzykiem podchodzą pod uszy, gest obrotu jest wykonywany całym ciałem, bo trudno jest, prawda, poruszyć tylko głową. Na przestrzeni XIX wieku frak stopniowo stawał się tym strojem zarezerwowanym tylko na bardzo uroczyste okoliczności. Jest taki proces, który obserwujemy w odniesieniu do różnych sztuk odzieży także i dzisiaj, że to, co rozpoczynało jako rzecz taka nieformalna, niezobowiązująca, stopniowo staje się dopuszczalne na coraz bardziej formalne okoliczności. Tak właśnie było z frakiem, który początkowo w ogóle był podstawą takiej normalnej męskiej garderoby, ale od połowy XIX wieku został jakby wycofany tylko do garderoby wieczorowej, do stroju wieczorowego, i to w jego najbardziej uroczystej wersji. Mało kto wie, że garnitur, kiedy się około połowy XIX wieku pojawił, to było jak dzisiejsze dżinsy. To był ubiór, który mężczyzna odważał się założyć tylko na wsi i u siebie w domu. Natomiast z czasem zaczęło być dopuszczalne używanie tego ubioru w mieście, a wkrótce także w normalnych okolicznościach biznesowych, jeżeli można tak powiedzieć. Także negliżowy strój męski, który w odróżnieniu od fraka nie miał tutaj wyciętego przodu, tylko tak półkoliście ścięte poły, czyli to, co można było na najbardziej taką nieoficjalną, poranną przejażdżkę ubrać i rano w tym po domu też chodzić, z czasem dał początek tużurkowi i żakietowi, a żakiety to jest ten strój, w którym występowali starsi panowie, prawda, ze sztuczkowymi spodniami i cylindrami, czyli to, co zaczynało jako taki najbardziej nieformalny ubiór męski, stosowny tylko na bardzo prywatne okoliczności, z czasem stało się formalnym strojem na uroczystości w porze dziennej. I podobny proces dotyczy dżinsów współczesnych, prawda, że one zaczynały jako taki całkowicie roboczy strój, a teraz właściwie prawie nie ma okoliczności, w których człowiek by się w dżinsach nie prześliznął. Dziś szlafrok kojarzy nam się z taką całkowitą prywatnością. W szlafroku to już naprawdę tylko najbliżsi mogą nas oglądać. Ale nie zawsze tak było. Czy nie zastanawiał Państwa nigdy fakt, jak wielu malarzy sporządzało swoje autoportrety w szlafroku? Że nawet król Stanisław August Poniatowski z klepsydrą i w szlafroku. Otóż szlafrok nie był oryginalnie bielizną. To był taki ubiór, który stanowi właściwie pierwszy przykład w modzie europejskiej prawie dosłownego zapożyczenia z mody orientalnej, z japońskiego kimona. Kupcy holenderscy i angielscy, którzy w XVII wieku podróżowali do tych odległych stron, przywozili i tkaniny, i takie właśnie luźne ubiory z dalekich podróży i one zaczęły być używane przez mężczyzn jako strój domowy, ale nie taki narzucony na gołe ciało po wyjściu z prysznica, ale po zdjęciu właśnie modnego szóstokoru, czyli takiego kaftana wierzchniego, na spodnie, koszulę i kamizelkę mężczyzna wkładał ten szlafrok, zwłaszcza wtedy, kiedy przyszło mu spędzić w zaciszu domowym długie godziny na pracy intelektualnej. I tak się złożyło, że właśnie kompozytorzy, pisarze, artyści często się kazali portretować w szlafroku, bo on oznaczał człowieka, który zajmuje się działalnością intelektualną. A do tego jeszcze, w odróżnieniu od modnego stroju, szlafrok dawał ten element ponadczasowości. On był luźny, był przeważnie z jakiejś pięknej tkaniny, pięknie się drapował, a więc pozwalał wprowadzić właśnie ten element, który był zarazem współczesny, a jednocześnie ponadczasowy i bardzo malowniczy.